Policja miała być gwarancją, że na stadionie będzie bezpiecznie, że nikomu nic się nie stanie. Kibice z całej Polski zawarli rozejm, ale był to rozejm pozorny. Właśnie. No naprawdę za grę naszych piłkarzy na razie nie musimy się wstydzić, natomiast mamy rumieńce na twarzach, kiedy patrzymy na wyczyny tych pseudo kibiców. Bez dwóch zdań mecze kadry narodowej odegrały w budowaniu sceny kibicowskiej niezwykle istotną rolę. I zdecydowanie jest o czym opowiadać, bo sporo konfliktów poszczególnych grup było rozwiązywanych właśnie na meczach reprezentacji. Rodziły się tam zgody i kosy, w tym takie, które znamy dzisiaj. Zdarzały się również ofiary i walki z policją, które przypominały bardziej stan wojenny niż mecz piłkarski. Było też tak dlatego, że ekipy takie jak Karka Gdynia, Krakowia, czy nawet GKS Jastrzębie, czy Zawisza Bydgoszcz nie miały gdzie za bardzo zaistnieć, gdyż grali wtedy w niższych ligach. Kadra więc była dla nich niejako oknem wystawowym. W tej części skupimy się na ostatniej dekadzie XX wieku, czyli szalonych latach 90., których znakiem rozpoznawczym były odwrócone na pomarańczową stronę kurtki lotnika, tak zwane flayersy, potocznie fleki. Zapożyczone zresztą z garderoby typowego skinheada, a i tych przecież na piłkarskich trybunach nie brakowało. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Zaczynajmy historię kiboli na kadrze. Pierwszy naprawdę zorganizowany wyjazd na mecz kadry narodowej miał miejsce w 1992 roku. Dokładnie w październiku 1992 roku nasza reprezentacja na stadionie w Rotterdamie mierzyła się z pomarańczowymi w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 1994. Zorganizowanie tak dalekiej podróży, zaraz po upadku komuny, w całej tej otaczającej biedzie, musiało być dla wielu kibiców wydarzeniem. Kosztownym wydarzeniem. To był czas, kiedy scena kibicowska, taką jaką znamy z późniejszych lat, dopiero się rodziła. Więc poszczególne grupy nie wiedziały nawet do końca czego się spodziewać. Co będzie, kiedy załóżmy ekipa X spotka ekipę Y. To było wszystko jeszcze wielką niewiadomą. Jednak na pewno to był pierwszy tak zorganizowany wyjazd na mecz reprezentacji narodowej. Wcześniej oczywiście zdarzało się, że na wyjazdach byli polscy kibice. Jednak albo mieszkali w danym kraju, albo były to pojedyncze osoby. Ewentualnie był to wyjazd do bratniego NRD. Mówimy jeszcze o czasach zmierzchłego ustroju, gdzie rzeczywistość wyglądała trochę inaczej. W Rotterdamie pojawiło się około 25 kibiców Śląska Wrocław, którzy w latach 1992-1994 uchodzili w Polsce za najsilniejszych. To był też czas, kiedy kibice napędzani alkoholem atakowali mundurowych wyrywanymi jeszcze wtedy drewnianymi ławkami i o reputacji danej ekipy decydowała ilość takich akcji, a WKS miał ich na koncie co najmniej kilka. Dodatkowo jeździli wszędzie ekipą nazwijmy to bojową, co jeszcze nie było tak powszechne. Dziś oczywiście wrocławianie nie są najsilniejszą ekipą, a złośliwi twierdzą wręcz, że WKS zatrzymał się w tych czasach i jest w tym ziarno prawdy. Dopiero w ostatnich latach zaczęło się to zmieniać, gdzie większość ekip przeszła znaczną transformację jeszcze przed 2000 rokiem. Oprócz nich był autokar z kibicami Lechii w liczbie około 50 osób, a także kilka osób z krakowskiej Wisły. Mimo że Lechia, Śląsk i Wisła nie miały jeszcze wtedy zgody, to gdy na trybunach pojawiła się Krakowia w liczbie około 50 chuliganów, doszło do starcia właśnie w takim układzie. Dokładniej to Pasy chciały zaatakować Wisłę, a zjednoczone siły Lechii i Śląska stanęły za Białą Gwiazdą. Doszło do starcia na stadionie w trakcie trwania meczu. Holenderscy policjanci nie wiedzieli zbytnio co zrobić, aż w końcu oddzielili od siebie dwie grupy agresorów. Dla tamtejszych stróżów prawa to był czysty paradoks. Kibice jednej reprezentacji zaczęli się bić między sobą w swoim sektorze, zamiast dopingować kadrę. W trakcie trwania spotkania dochodziło jeszcze do próby starcia pomiędzy SWL a Krakowią, jednak miejscowa policja skutecznie to uniemożliwiała. Nie mam informacji, czy inne ekipy na tym wszak przełomowym wyjeździe się pojawiły, ale jestem pewien, że poszczególne kluby miały swoje pojedyncze delegacje. Jeśli chodzi zaś o klimat tamtych czasów, to w książce Romana Zielińskiego można przeczytać, jak to polscy fani piłki kopanej ochoczo robili sobie zdjęcia z kibicami holenderskimi, tymi, którzy mieli inny kolor skóry. Zwłaszcza, że jeden z nich podobno miał włosy koloru rudego. Taki klimat lat 90. Dla wyrwanych zza żelaznej kurtyny obywateli było to wtedy dość abstrakcyjne. Mało kto by się spodziewał, że kolejnym istotnym wyjazdem dla polskiej sceny kibicowskiej będzie wyjazd do
San Marino. Wisła Kraków, nauczona doświadczeniem, postanowiła na ten wyjazd zebrać większą ekipę niż 5 osób. Wiślaków do San Marino busem i autokarem wyruszyły 84 osoby. Trzeba tutaj zaznaczyć, że pod koniec lat 80. i na początku 90. to była silna ekipa. Nie bez wpływu na taki stan rzeczy była Krakowia, wszak lokalna rywalizacja z pasami wymuszała utrzymywanie się na wysokim poziomie. To jeszcze też był czas, kiedy powiedzmy walczono na pięści. Powiedzmy, bo używano drewnianych elementów trybun czy pasków, jednak nie były to jeszcze maczety i nie ginęli masowo ludzie. Jeszcze nie ginęli. To był czas Białej Gwiazdy na długo przed Szarksami i Miśkiem. Oczywiście Paweł M. gdzieś zaczynał się przewijać na trybunach, to mimo wszystko jeszcze był kilkunastoletnim dzieciakiem. Do San Marino wybrała się więc silna ekipa Wisły. Zapewne chcieli wyrównać tam rachunki z Krakowią. Chcieli też pokazać się przed Śląskiem i Lechią, którzy uratowali im skórę w Holandii. Zresztą ich stosunki były coraz lepsze i wkrótce doszło do zgody, trwającej wiele lat, aż do ich haniebnego zerwania przez telefon. Właściwie to Misiek w pewnym momencie przestał odbierać telefony od gdańszczan i wrocławian. Zielak z kolei prowadził rozmowy telefoniczne, odgrażając się byłym już wtedy przyjaciołom, z którymi to jeszcze niedawno pojawiał się choćby na imprezach rodzinnych. Wiślacy uzbroili się w polską wódkę, po 2-3 butelki każdy, a cały ten wyjazd można nazwać mocno alkoholowym, z awanturami podczas drogi na Słowacji oraz wybitymi szybami w hotelu już na miejscu. Wiślacy wyposażeni w pręty niedaleko stadionu oczekiwali autokaru Krakowi, a gdy zauważyli dwa takie pojazdy, ruszyli na nie. Okazało się jednak, że są to połączone siły wrocławsko-gdańskie ze wskazaniem większej liczby osób u tych pierwszych. Mecz przebiegł dosyć spokojnie. Dominująca grupa SWL zamiast reprezentować kadrę śpiewała o swoich klubach i oznajmiła, że są teraz razem jako trójca, co mogliśmy słyszeć w transmisji w telewizji publicznej. Na tym meczu pojawiła się niewielka delegacja Lecha Poznań oraz Legii, jednak nikt z obozu SWL ich nie atakował. Gdyby jednak była tam Krakowia, byłoby inaczej. Na pewno to wydarzenie, ten wyjazd i poprzedni miał mocny wpływ na zgodę SWL, a ta zgoda wiele lat później zmieni na stałe polską scenę kibicowską. To właśnie tam, w małej enklawie w środku Włoch, rodziła się wieloletnia przyjaźń. Trudno mi przybliżyć, co było jeszcze istotne w tamtych czasach. Mówimy o początkach lat 90., kiedy jeszcze bardzo łatwo wchodziło się na mecz we dwóch na jeden bilet. Bardzo łatwo było dostać się na stadion przez płot lub dając drobne ochroniarzowi, ale cąca butelka po wódce nikogo nie dziwiła. Tak samo jak nie dziwił widok pijących wódkę na trybunach kibiców, mimo że ta była przecież zakazana i nie można było jej wnosić. Mówimy o początkach lat 90., kiedy najkrwawsze wojny odbywały się na linii Szczecin-Gdańsk. Wisła walczyła z lokalnym wrogiem Krakowią, Lech Poznań był jeszcze bardzo słaby, a silna Arka dopiero się tworzyła. Z braku wroga pijany Śląski, na przykład Legia, często na meczach u siebie atakowała policję. To był taki standard. Wtedy jeszcze nikt nie myślał o bojówkach czy ekipach bez szalików. Typowy zestaw tamtego kibica to flares, szalik i wino w ręce. To, co wydarzyło się podczas meczu Polska-Anglia w maju 1993 roku, na zawsze zapisało się w historii czarnymi zgłoskami. Na to spotkanie do Chorzowa wybrały się grupy kibicowskie z każdego zakątka kraju. Wydarzenie jawiło się jako niezwykle ciekawe. Raz, że piłkarsko reprezentacja synów Albionu z legendarnymi napastnikami Paulem Gascoignem i Teddym Sheringhamem wydawała się mocna, wszak 4 lata wcześniej na mistrzostwach zdobyła 4. miejsce, to dodatkowo, a może nawet co ważniejsze, przyjechać do nas mieli legendarni angielscy chuligani. Warto wspomnieć, że kolebką stadionowej chuliganki na starym kontynencie jest właśnie Wielka Brytania. Sama nazwa chuligan wzięła się od Edwarda Holigana, potomka bogatej irlandzkiej rodziny, i to jego nazwisko trafiło na stałe do słownika, definiując zachowanie charakteryzujące się lekceważeniem norm życia społecznego oraz obowiązującego porządku prawnego. Samo stadionowe chuligaństwo zaistniało po raz pierwszy w szerszej świadomości 10 stycznia 1888 roku, kiedy to angielski dziennik Athletic News napisał o poważnych burdach na trybunach. Polscy fani piłki kopanej oraz krajowej 40% cieczy na własne oczy chcieli zobaczyć następców Edwarda, a może, jeśli los dopisze, skonfrontować się z nimi. Już przed meczem dochodziło do wielu burd i drobnych ganianek.
Najmroczniejsze zdarzenie miało jednak miejsce w tramwaju jadącym na Śląski. Doszło tam do sprzeczki pomiędzy grupami Pogoni i Krakowi. Pasy nie radziły sobie i wyciągnęli noże. W wyniku tego ranny w brzuch został Andrzej Kujawa, który jeszcze chwilę był reanimowany, przyjechało pogotowie, po czym stwierdzono zgon. Pogoń Szczecin do dziś wypomina to Krakowi i słusznie. Sama wieść o śmierci młodego człowieka nad Chorzowem rozeszła się błyskawicznie, co tylko potęgowało napiętą atmosferę. To, co wydarzyło się na trybunach, trudno sobie wyobrazić z dzisiejszej perspektywy. Bili się w zasadzie wszyscy ze wszystkimi. Jednak największa rozruba odbyła się na sektorze Śląska, Wisły i Lechii. Walczono tam z policją, która raz była wyganiana ze stadionu, by za chwilę wrócić z oddziałami antyterrorystów. Do tego młyna dołączali także kibice z pobliskich sektorów z innych ekip, jak choćby Pele z Arki, którego widać na jednym charakterystycznym kadrze w telewizji. Co do samych Angoli, było ich około 2000. Na tle naszych chłopców wyglądali jak z innej bajki. Elegancko ubrani, przez cały mecz tylko stali i obserwowali, jak Polacy tłuką się między sobą i to na jaką skalę. A dodatkowo to wszystko dzieje się na stadionie. Stali i obserwowali, łapali się za głowę nie dowierzając. To było dla nich zwykłe szaleństwo, którego nie mogli pojąć, a widzieli przecież tak wiele. Nawet u nich tak wielkie burdy raczej się nie zdarzały. Zwłaszcza, że fani z wysp odkładali swoje właśnie na czas kadry, a Polacy po prostu walczyli, każdy z każdym, między sobą, bez większej idei i pomysłu. Do dziś to spotkanie to jedno z największych stadionowych zadym w naszym kraju. Jeśli chodzi o wynik sportowy, mecz zakończył się remisem 1-1, a Anglia, mimo że jak wspominałem, była postrzegana jako silna reprezentacja, na mundial w 1994 roku nie pojechała. Podobnie zresztą jak nasze Orły, co wtedy było już normą. Bardzo długo przychodziło naszym rodakom wyciągnięcie wniosków z Chorzowa. Takie incydenty, albo bardziej trafnie, regularne wojny na taką skalę nie służą nikomu. Ani środowisku kibicowskiemu, ani zwykłym kibicom chcącym obejrzeć mecz z dziećmi, czy po prostu w spokoju, ani działaczom, ani piłkarzom, dosłownie nikomu. Z inicjatywą jako pierwszy wyszedł nieżyjący już Zbigniew Rybak wraz z kilkunastoma śledziami. Arkowcy zaczynali być wtedy coraz bardziej innowacyjni, nowocześni, mieli świeże pomysły. To oni w tamtych czasach zaczynali jeździć nawet w dalsze zakątki, zwartą kilkusetosobową bojową grupą jak na wojnę. To właśnie oni zaprosili do siebie do Gdyni delegacje z kilku najważniejszych miast, a impreza trwała przez cały weekend. Przy okazji odbył się turniej piłkarski kibiców oraz na sam koniec przypieczętowanie paktu o nieagresji na meczach reprezentacji. Ten temat poruszałem już wielokrotnie w swoich materiałach, ale nie wspominałem jeszcze o czymś. Wszyscy obecni na turnieju jeszcze przez długi czas wspominali świetną organizację Arki. Mieli hotel, pub, halę sportową, wszystko jak w szwajcarskim zegarku, a był to 1995 rok. Sam turniej przebiegł bardzo spokojnie, a hala przez cały czas była otoczona przez policję, której nie wpuszczano na obiekt. Owszem, dochodziło do jakichś sytuacji, w których robiło się gorąco, ale tak dla przykładu, gdy jeden z pijanych gdańszczan zaczepiał gospodarzy, został znokautowany przez szanowanego Dufa z Lechii i nikt się w to nie mieszał. Sam Dufu, już jako 17-latek, został zatrzymany w związku z zadźganiem nożem kibica Arki, z czego się wykaraskał przy pomocy taty, szanowanego mecenasa z Trójmiasta. Spotkanie zakończyło się ustaleniem zasad oraz ustaleniem, kto do paktu należy. Przyjęto, że wiesza się po jednej fladze klubowej, że wszyscy się wspierają, a jak ktoś będzie miał z tym problem, to będzie atakowany przez resztę. Sam turniej został okraszony wspólnym natarciem na oddziały policji, które gromadziły się wokół hali. Wszyscy zgodnie na nich ruszyli i ich dość mocno poturbowali. Pakt ten zbiegł się w czasie z tym, że w każdej ekipie powstawały ekipy stricte chuligańskie. Zaczął się robić podział na trzy grupy wśród kibiców, którego wcześniej nie było, czyli ultrasów, pikników i chuligankę. Tak zresztą jest do dzisiaj. Wcześniej z kolei każdy był szalikowcem. Co ciekawe, miesiąc po turnieju w Gdyni, tygodnik Piłka Nożna zorganizował własne spotkanie w Warszawie na jeszcze większą skalę, zapraszając reprezentantów wielu klubów i tak do paktu dołączyli Widzew, ŁKS i Zagłębie Sosnowiec. Pierwszą okazją do sprawdzenia paktu był wyjazd do Bukaresztu na mecz Rumunia-Polska. Dokładnie, mecz ten miał miejsce 29 marca 1995 roku i rozgrywany był w ramach eliminacji Mistrzostw Europy 96. Do Rumunii pojechały ekipy Arki, Lecha, Pogoni, Legii, Zagłębia, Lubin. Była także Wisła, która do paktu nie należała, ale nie była przez nikogo niepokojona.
Podczas samych zawodów było spokojnie, a Zbyszek Rybak w swojej książce wspominał, że jedynie w kierunku trenera Henryka Apostela przez całe spotkanie dało się słyszeć o Belgii. Henryk Apostel nie miał łatwego życia. Faworytem do objęcia sterów w kadrze był Janusz Wójcik, który miał poparcie kibiców po srebrnym medalu igrzysk w Barcelonie, ale ostatecznie posadę otrzymał Apostel. Wuja nie był zbytnio lubiany podobno przez Kazimierza Górskiego, który w tych latach był prezesem PZPN. Wracając do spraw bardziej kibicowskich, kolejnym testem paktu było spotkanie Polska-Izrael rozgrywane 25 kwietnia 1995 roku na stadionie w Zabrzu. To tutaj po raz pierwszy ujawniła się tak zwana Śląska Siła, czyli Ruch i Górnik, próbujący atakować pomniejsze ekipy i to pomimo paktu. Arkowcy ostatecznie zerwali jakiekolwiek relacje z kibicami Górnika, choć wcześniej łączyła ich zgoda. Na samym meczu panowała w miarę spokojna atmosfera. Dochodziło jedynie do incydentów, jak wtedy, kiedy Wisła próbowała zerwać flagę Krakowi, czy spięcie pomiędzy Krakowią a Zagłębiem Lubin, mimo że obie strony łączyła przyjaźń z Arką. Podobno również oberwali tego dnia niektórzy z Arki i Lecha od wyżej wymienionej Śląskiej Siły, do której zaproponowano dołączenie Polonii Bytom i GKS Tychy, propozycja została jednak odrzucona. Dwa miesiące później z kolei, bo w czerwcu 1995 roku, miało miejsce spotkanie naszych Orów z reprezentacją Słowacji. I tutaj nastąpiło coś niespotykanego. Nie dość, że była duża mobilizacja paktowiczów z koalicji, to jeszcze wszyscy zbili się w dwóch sektorach obok siebie, dokładnie w sektorze 6 i 7. W ten sposób razem siedzieli Śląsk, Lech, Legia, Lechia, Wisła i ŁKS, a nieco dalej Arka i Polonia Bytom, jeszcze gdzie indziej Zagłębie Sosnowiec. W przerwie meczu doszło do ciekawego spotkania za trybuną, kiedy to kilku przedstawicieli z Legii, Lecha i innych ekip koalicji rozmawiali z Metalem, ówczesnym przywódcą Krakowi, proponując im dołączenie do paktu. Metal jednak stwierdził, że oni są Krakowia i żadne układy ich nie interesują i będą jeździć samopas, tak jak dotychczas. Ktoś zapytał wtedy Rybaka, co będzie, jak Legia zaatakuje Krakowie? Rybak odpowiedział, że Arka postawi się za pasami. Słowa te były prorocze, a już po meczu Krakowia atakowała układowiczów. Pakt więc nie wyglądał już wtedy na trwałą inicjatywę. Francja-Polska 1995, bagietki i książę Paryża. Te dwa określenia utkwiły w masowej świadomości, jeśli chodzi o to spotkanie. Książę Paryża to nasz bramkarz, Andrzej Woźniak, który tego dnia zatrzymał trójkolorowych z Zidanem i Ginolą w składzie, zostając nazwanym przez media wspomnianym księciem Paryża. Jeśli zaś chodzi o bagietki, to tutaj ujawniła się międzynarodowa kreatywność polskich chuliganów. Przytoczę wpis z facebookowego profilu Świat Kibiców. Czy wiedziałeś, że akcja bagietka? Na wyjazdowym meczu reprezentacji Francja-Polska 1995 rok do Paryża wybrała się grupa arkowców. W samym centrum chodzili z bagietkami, które jak się okazało nie były zwykłymi bagietkami, ponieważ wcześniej arkowcy powpychali do nich pręty. Szybko przekonali się o tym Francuzi, którzy pewni siebie podchodzili, a gdy dostali bagietką, robili w tył zwrot. Jakby tego było mało, arkowcy wchodząc na mecz, w bagietki wepchali piro, które na meczu odpalili. Warto jeszcze wspomnieć, że na meczu reprezentacji ekipa Arki i Lechi stała obok siebie. Również flagi ich klubów wisiały obok siebie, co jest uwiecznione na zdjęciu. Jeszcze przed samym meczem Krakowia została zaatakowana przez Legię i Pogoń i we wszystko wmieszała się Arka. Legioniści zaczęli opowiadać wszystkim o zachowaniu Arki, że ci sami pakt założyli i sami się z niego wyłamują, wspierając Krakowię, która w pakcie przecież nie była, występując przeciw paktowiczom. Tym samym umarł pakt i nadzieja na normalność na meczach reprezentacji dla chuliganów, a zwłaszcza zwykłych kibiców. Przynajmniej na tamten moment. Umarł pakt, ale warto odnotować, że do końca w Paryżu panował idealny spokój. Może miał na to wpływ zadowalający wynik spotkania oraz jego przebieg? W każdym razie reakcja na te wydarzenia miała nastąpić dopiero na następnym meczu w Zabrzu. Legia, Pogoń i Zagłębie odgrażali się, co tam zrobią z arkowcami. Polska-Rumunia, Zabrze, 6 września 1995 rok. Arkowcy wzięli do siebie czcze przechwałki Legii oraz ich przyjaciół i przybyli bardzo mocną i wyselekcjonowaną ekipą, aby wyjaśnić sprawę po swojemu. Lech z kolei zapowiedział, że do nich dołączy. Śledzi już przed stadionem pobili dotkliwie policjantów, po czym weszli na sektory Zagłębia Sosnowiec i praktycznie wygonili ich z obiektu, niszcząc ich flagi, a następnie wrócili do dalszych walk z policją na stadionie.
Podobno stróże prawa po meczu zatrzymywali ludzi, szukając miejsca zameldowania jako Gdynię, a następnie w ramach zemsty bito kolejne osoby do nieprzytomności za pobitych przed i w trakcie zawodów kolegów. Warto odnotować, że Śląska Siła dalej próbowała własnymi siłami atakować różne ekipy i na tym meczu. Jeszcze pod koniec eliminacji był katastrofalny mecz kadry narodowej w Bratysławie, gdzie pakt już nie istniał, nasi piłkarze przegrali 4-1, a trener Henryk Apostel zaczął pakować mandżur, by po kolejnej kompromitującej wpadce na koniec eliminacji z Azerbejdżanem, bo tak trzeba nazwać ten remis, zakończyć swoją smutną przygodę selekcjonera. Co do samych przechwałek i gruźb w stronę arkowców, bilans rywali nie był korzystny, bo w starciach to głównie Arka wychodziła zwycięsko. Z kronikarskiego obowiązku warto wspomnieć o meczu na stadionie Widzewa, 1996 rok, Polska-Słowenia. Na to spotkanie wybiera się bardzo silna grupa chuliganów Arki, Krakowi i Lecha. Ich celem byli odgrażający się wciąż legioniści. ALC zostali usadowieni osobno na sektorze przyjezdnych. Prezentowali się bardzo dobrze jak na tamte czasy. Można powiedzieć, że to wtedy na dobre zawiązała się wielka triada, czyli Arka, Lech i Krakowia, i trwa to do dziś. A od wtedy przynajmniej już oficjalnie. Chciał również dołączyć do nich ŁKS, ale ostatecznie zrezygnował z tego, więc niewiele brakowało, a legendarna zgoda byłaby większa. Co do legionistów, to na tych zawodach się nie pojawili, więc nie było żadnych większych burt. Wrzesień 1996, Polska-Niemcy i chyba najbardziej wstydliwa porażka na scenie kibicowskiej, międzynarodowej scenie kibicowskiej. Pakt już nie istniał i trudno było się połapać wytrawnym koneserom chuliganki, kto jest z kim, a kto z kim będzie. Tego dnia też doszło do najbardziej wstydliwej porażki wszystkich polskich kiboli. Ze wschodnich Niemiec przybyło blisko 800 chuliganów różnych niemieckich klubów. Robili tego dnia co chcieli, wywieszając transparenty do Polaków, że jesteśmy dziećmi Schindlera, atakowali pobliskie sektory z Polakami, zrywali flagi, atakowali też policję. Niektóre mniejsze kluby próbowały robić jakieś podchody w ich stronę, jednak nie miało to najmniejszego znaczenia. Niemcy byli tego dnia zbyt dobrze zorganizowani i zbyt silni, a Polacy pokłóceni między sobą. Arka, Lech i Polonia Bytom była tego dnia w najlepszej 300-osobowej ekipie, jednak skupili się na walkach z policją podczas przemarszu. Legia i Pogoń tego dnia dopisali i zaproponowali nawet Niemcom walkę po 50 osób, jednak gdy zobaczyli naszych zachodnich sąsiadów z bliska, zrezygnowali. Próbowali atakować ich jedynie na stadionie, ale bez większego rezultatu. Iluzje pokonanych donosiła później prasa, bo na trybunach nie doznaliśmy jedynego upokorzenia. Drugie było na murawie. Niemcy dość gładko pokonali naszych 2 bramkami. Miesiąc później legendarny Wembley, czyli październik 96, Anglia-Polska. To za bramkę w tamtym spotkaniu Marek Citko wygrał tytuł sportowca roku w naszym kraju i mimo, że jego gol nie wystarczył choćby na remis. Dwukrotnie skarcił nas Alan Shearer i przegraliśmy 2-1. Tego dnia znowu ALC nie mieli sobie równych i robili co chcieli, zdejmując flagi Legii i Zagłębia. Uzurpowali sobie prawo do wydawania decyzyjnych ustaleń, a za cel mieli wspomnianą Legię i ich znajomych. Atakowali również wyspiarzy. Polska-Mołdawia, Katowice. Tutaj trzeba przyznać, że wybory stadionów na mecze reprezentacji były równie trafne co wybory kolejnych selekcjonerów co do powołań, czego efektem były kolejne kompromitujące eliminacje na kilkutysięcznych obiektach rodem z głębokiej komuny. Mroczne czasy, nawet jak na obecny poziom. W każdym razie to spotkanie to totalne przetasowanie i kilka bójek. Jeszcze przed meczem Ruch pobił Polonię Bytom, GKS Katowice zaatakował Polonię Bydgoszcz, Stomil oraz Radomiak. Na tym meczu nie pojawiła się triada. To także właśnie po tym spotkaniu PZPN wpadł na pomysł, aby zakazać kibicom na meczach reprezentacji wieszania klubowych flag w ich barwach. Ten zakaz zresztą trwa do dziś. Marzec 1997, Czechy-Polska, Ostrawa, mecz towarzyski. Najsilniej tego dnia wypadł Lech Poznań, który rozrabiał już przed meczem, jak i w jego trakcie. Brylował już wtedy ponadprzeciętnie wyglądający Suruwa z Lecha, a o jego tajemniczej śmierci wspominałem już na kanale. Jeszcze przed meczem Lech starł się z GKS-em Jastrzębie na Starówce. Na samym spotkaniu Lech atakował kilkukrotnie Zagłębie Sosnowiec i walki trwały naprawdę długo. Czescy policjanci do końca nie wiedzieli, co mają robić i jak rozdzielić zwaśnione strony, gdyż zaraz w innej części sektora zaczynał się inny bój. Walczono także z samą policją, a wszystko pokazywała transmisja.
Wymowna była scena, kiedy polscy kibice nie chcieli oddać piłki, która wpadła na trybuny, i jeszcze bardziej wymownie skwitował to polski komentator. No naprawdę za grę naszych piłkarzy na razie nie musimy się wstydzić, natomiast mamy rumieńce na twarzach, kiedy patrzymy na wyczyny tych pseudo kibiców. Polska-Italia, wiosna 1997. Przed meczem doszło do reaktywacji koalicji, czyli m.in. Legia, Śląsk, Widzew, Lechia i Zagłębie Sosnowiec, i zebrało się naprawdę ich wielu w Sosnowcu. Mówi się o 1000, może nawet ponad. Natomiast w parku w Chorzowie zebrała się wielka triada w jakieś 800 osób. Na meczu doszło do kilku bójek, m.in. Lechii z Zawiszą, a także Śląska z triadą, jednak nie doszło do bezpośredniej konfrontacji. Kilkanaście dni później, bo na koniec kwietnia 1997, ponownie nasza reprezentacja mierzyła się z Włochami, tym razem w Neapolu, i ponownie polscy chuligani dali w cudzysłowie popis. Lech i Legia wykorzystały ten międzynarodowy mecz do konfrontacji między sobą, do czasu, aż we wszystko wmieszała się włoska policja. Jak widać, w tamtym czasie nie było meczu reprezentacji bez chuligańskich incydentów. Nie inaczej było w Chorzowie podczas spotkania Polska-Anglia. Tego dnia wszystkich było dużo i byli naprawdę silnymi ekipami. Doszło do walk Motoru z Lechem. Motor uratował wtedy w bardzo spektakularny sposób flagę, którą Lechici chcieli zabrać. Lech bił się także z Pogonią, jednak tego dnia najliczniejszy był ruch. W blisko 1000 osób szykowali się na Górnik, ponieważ było to krótko po tym, jak Żabole zabiły im kolegę w Awanturze. Chodzi dokładnie o Remigiusza Thiema. Opowiadałem o tym szerzej w odcinkach o kibolach ruchu. Zachęcam do obejrzenia. Wszystko zmieniło się na następnym meczu kadry, gdyż po raz pierwszy był on rozgrywany na stadionie Legii. Polska mierzyła się z Węgrami. W końcu nadarzyła się dobra okazja, aby odegrać się na kibicach HLC, czyli Wielkiej Triady, i innych za te kilka porażek Legii i Zagłębia Sosnowiec. O dziwo, w tamtym czasie świetnie z Legią żył Widzew, i to właśnie przez kontakty na kadrze. Bardzo mocna była wtedy grupa chuligańska z Tomilu, The Naturat Boys i Plechu na jej czele. Również przez mecz kadry blisko do Legii miał Śląsk, Motor i Lechia oraz neutralnie Wisła. A więc tego dnia na ALC czekało wielu wrogów. Jednak ALC się nie pojawiło. Październik 1998 roku to spotkanie Polska-Luksemburg w Warszawie, stadion Legii. Tego dnia miały miejsce bardzo brutalne starcia. Tego dnia udało się doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji, co prawda nie takiej, jaka miała być w zamyśle, ale wciąż jej przebieg szokuje. Arka, Lech i Krakowia jechali ze swoich miejscowości synchronicznie. O jednej porze mieli przepuścić atak na stadion i jego okolice. Wyszło jednak tak, że Lech w około 60-70 osób był dużo szybciej i postanowił sam zaatakować zbierających się pod kasami kibiców Legii, Śląska i Pogoni. Początkowo udało im się przegonić oponentów, jednak finał był dla nich dość tragiczny i bardzo bolesny. Zostali wygonieni kilkukrotnie i dotkliwie pobici. Następnie pojawiła się Krakowia w liczbie 150 chuliganów, która walczyła głównie z Lechią. Krakowia była atakowana m.in. koktajlami Mołotowa. Wciąż mówimy o meczu piłkarskim. W każdym razie pasy zostali kompletnie rozbici i wypchani aż do dworca PKP. Arka tego dnia zawróciła, mając informację, co się stało z ich przyjaciółmi z Krakowa i Poznania. Nie mieli po prostu po co już do stolicy jechać. W 2000 roku w Poznaniu doszło do kolejnego spotkania w sprawie układów na kadrze. Inicjatorem był oczywiście Lech, jednak nie był to tak spektakularny meeting jak w Gdyni, a wiele osób poinformowało o przystąpieniu do niego telefonicznie. Ustalono choćby, że bijemy się na ręce, więc założenia również były zgoła inne niż kilka lat wcześniej. Wtedy też z Wielkiej Triady robiła się opozycja. Do ALC dołącza bardzo silny i liczny w tych latach ruch Zagłębie Lubin, Polonia Bytom, GKS Tychy, Gwardia Koszalin, Polonia Warszawa, Sandecja Nowy Sącz, Korona Kielce, Stal Mielec, Krzo Ostrowiec, Czarni Jasło, GKS Jastrzębie. Zatem można powiedzieć, że Polska podzieliła się na pół. Ustalono, że ich głównym celem są mecze kadry i robienie na nich porządku z koalicją, oraz że przed każdym meczem będą zbierać się na stacji Chorzów-Batory. W odpowiedzi na to spotkanie i to szokujące informacje zorganizowano na prędce turniej w Białymstoku. Pojawiła się Jagiellonia, Widzew, Wisła, Sosnowiec, Legia, Śląsk, Motor, i tutaj już było inaczej. Legia prawie pobiła się z Wisłą, dochodziło do wielu zgrzytów między sobą i źle to wróżyło na przyszłość. Do koalicji dołączył jeszcze Bałtyk Gdynia.
Pozostało tylko czekać, kiedy dojdzie do wielkiej konfrontacji i jak to się skończy. Na koniec tej części cofniemy się jeszcze do marca 1999 roku i przeniesiemy się na legendarny Wembley. Czyli mecz z synami Albionu. Jako wydarzenie sportowe zostanie zapamiętane głównie przez drugą bramkę Paula Scholesa, która została zdobyta ręką, a całe spotkanie zakończyło się naszą porażką 3-1. Zresztą po hat-tricku wspomnianego rudowłosego pomocnika. Co do trybun, arkowcy pod wodzą Zbyszka Rybaka wybrali się bardzo silnym składem, powiększonym autokarem. Kibice Lecha pod wodzą Surówy także wybrali się bardzo mocną ekipą. Krakowia dojechała, choć w mniejszej liczbie. Wszyscy spotkali się jeszcze w Holandii, by razem podróżować dalej promem. W związku z tą okazją przygotowali sobie czarne bluzy firmy Hooligan z napisem Lech Arka Krakowia United Hooligans. Już na sektorze zostali bardzo sprytnie otoczeni przez angielską policję i trzymani z dala od innych Polaków, co uniemożliwiło awantury. Chociaż śmiało mogę stwierdzić, że tego dnia przebiegliby się po swoich rywalach. Dziwna była reakcja angielskich fanatyków, którzy widząc charakterystyczne bluzy obozowiczów ALC, pytali, czy jak w Polsce ktoś kradnie lub jest gangsterem, to też ma to napisane na bluzie. Nie pasowało im to w ich casualowym stylu, takie oznajmianie, że jest się chuliganem. Ich kultura od lat 80. nakazuje im się dobrze i drogo ubierać, by nie zwracać na siebie zbytnie uwagi, chociaż akurat nie jest to do końca prawdą i zalatuje lekką hipokryzją. W tłumie Angolii widać było kilkadziesiąt czapek z daszkiem w charakterystyczną kratę Barbery. Dzięki nim brytyjscy funkcjonariusze od razu wiedzieli, że są to chuligani piłkarscy. Tak samo jak wszyscy mieli białe buty, bo to także był ich znak rozpoznawczy. Więc kto miał wiedzieć, ten wiedział, cytując klasyka. Polacy po prostu byli oficjalnymi chuliganami, bo za napisy na bluzie czy flagach nikt nie robił im nic i tak jest do dziś. Anglicy natomiast za takie napisy na bluzach byliby już monitorowani i prześladowani, czy nawet zatrzymani. Taka tam była nagonka na stadionowych halls. Na samym meczu dzięki skutecznej już wtedy brytyjskiej policji nie doszło do żadnych ekscesów, o których mógłbym wspomnieć. Mogę jeszcze tylko dodać, że Rybak, Uszol i Surówa tylko uśmiechali się do odgrażających się im legionistów i potakiwali głową w myśl, co my byśmy wam zrobili, gdyby nie te boobies, czyli angielska policja. To tyle jeśli chodzi o lata 90. Będzie kolejny materiał, w którym opowiem o meczach kadry od lat 2000 aż do dziś. To wszystko w tym materiale, do zobaczenia w kolejnej części.